Na tym kongresie Polska Wielki Projekt w Grudziądzu gościł także pan profesor Janusz Trupinda ze swoimi współpracownikami i na moją prośbę odwiedził wtedy Wzgórze Zamkowe. Zaczęły się rozmowy o tym, że warto wrócić do pomysłu, który w Grudziądzu od wielu lat w różnych wydaniach się pojawiał, mianowicie sprowadzenia do Grudziądza polityku grudziądzkiego. Ale żeby w ogóle rozważać taką możliwość, jaką jest właśnie sprowadzenie polityku, który jest częścią wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, to trzeba znaleźć godne miejsce dla tegoż pięknego ołtarza, pięknego zabytku. I proszę Państwa, chciałbym dzisiaj zapowiedzieć, że przystąpimy do rewitalizacji, która docelowo będzie prowadziła do odbudowy skrzydła południowego zamku w Grudziądzu według koncepcji, która zostanie w odpowiednich procedurach wyłoniona. Następnie będę zmierzał do tego jako, mam nadzieję, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, żeby właśnie w tym odbudowanym skrzydle południowym Muzeum Zamku Grudziądzkiego znalazł się oryginał, nie kopia, ale oryginał polityku grudziądzkiego. Szanowni Państwo, jest to inwestycja ważna co najmniej z kilku względów. Przede wszystkim oczywiście istotny jest aspekt historyczny. Nasada ołtarzowa grudziądzka będzie mogła w miejscu, w którym znajdowała się wcześniej, czyli w miejscu, w którym istniała kaplica krzyżacka, znowu się znaleźć i będzie mogła być właśnie tutaj odwiedzana przez turystów. Nie tylko przez Grudziądzan, ale zakładam przez rzeszę turystów, którzy do Grudziądza z tego tylko nawet powodu będą chcieli przyjechać. Ale jest to ważna inwestycja także z wielu innych względów. Nie trzeba chyba dzisiaj nikogo przekonywać, że turystyka napędza gospodarkę. A dobrze wiemy, ci, którzy w Grudziądzu mieszkają, którzy Grudziądzem się interesują, którzy Grudziądzem się zajmują, że to miasto, jak żadne inne tutaj w regionie, potrzebuje szczególnego impulsu rozwojowego. I właśnie ten zamek, to skrzydło południowe, jego odbudowa, później stworzenie wystawy, zagospodarowanie tej przestrzeni, ściągnięcie turystów, to będzie jedno z kół zamachowych, które wpłynie na rozwój gospodarki w Grudziądzu. To oczywiście, proszę Państwa, nie jest jedyne przedsięwzięcie, które planujemy i które będzie ogłaszane w nieodległym czasie, więc też od razu chciałbym, proszę Państwa, z góry przestrzec tych wszystkich potencjalnych krytyków tego przedsięwzięcia, że odbudowa skrzydła południowego Zamku Grudziądzkiego wcale nie oznacza, że nie znajdą się środki na inne przedsięwzięcia potrzebne w Grudziądzu. Wiem, że tacy krytycy mogą się pojawić. Dla nas kultura, odzyskiwanie Polski, odbudowa zabytków jest niezwykle istotna, bo to stanowi o duchu narodu, to stanowi także o dobrze rozwijającej się gospodarce, ale inwestycje w obszar kultury, zwłaszcza ta, którą tutaj dzisiaj zapowiadam, nie oznaczają, że w Grudziądzu nie będą podejmowane inne działania i inne inwestycje. Proszę Państwa, jestem człowiekiem, który chce, aby to miasto się rozwijało, aby Grudziądzanom żyło się coraz lepiej. Chcę tutaj ściągać różne inwestycje, chcę podejmować przedsięwzięcia, które Grudziądz uczynią jeszcze ważniejszym niż do tej pory miastem na mapie Polski. Chcę skutecznie dla regionu, a w tym miejscu zwłaszcza dla Grudziądza, podejmować różne przedsięwzięcia, inicjatywy i działania tak, aby ludziom, którzy tutaj mieszkają, żyło się możliwie najlepiej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem pogratulować Krzysztofowi Szczuckiemu tej inicjatywy i tego zapału. Tak praca polityka powinna wyglądać. Trzeba podejmować wyzwania, trzeba być odważnym, trzeba przełamywać bariery niemożności i na pewno jestem przekonany, że rozwój Grudziądza będzie teraz już zupełnie w innym etapie. Tak, inwestycje w kulturę to są najbardziej efektywne inwestycje, jakie można sobie wyobrazić. Pieniądze zainwestowane w kulturę to jest z jednej strony wzrost gospodarczy i na to są bardzo mocne argumenty w liczbach, ale to jest także olbrzymia korzyść wspólnotowa, duchowa, tożsamościowa, ale także jeszcze dodatkowa korzyść w obszarze know-how,
podniesienia aspiracji kulturowych, wykwalifikowania osób, społeczności lokalnych do podejmowania wyzwań. Rozwój lokalny, rozwój państw zależy od jakości społeczeństwa. Od tego, czy jest to społeczeństwo gnuśne, które naśladuje jakieś wzorce rozwojowe, czy też jest to społeczeństwo innowacyjne, społeczeństwo otwarte na podejmowanie wyzwań. A żeby było właśnie takie, żeby było dynamiczne, innowacyjne, to musi czerpać z kultury. Dlatego inwestycje w kulturę są najbardziej cennymi inwestycjami, jakie sobie w ogóle można wyobrazić. Niestety w krótkookresowym, często przyjmowanym przez polityków scenariuszu one gdzieś są na końcu. Często w przetargach politycznych kultura przegrywa, bo inne sprawy są bardziej istotne. Tymczasem w długim okresie, czy nawet w średniookresowych ocenach kultura zawsze wygrywa i przynosi najwięcej efektów tych, o których tutaj żeśmy mówili. Dlatego w kulturę warto inwestować, dlatego kultura może być taką lokomotywą, która ciągnie rozwój lokalny. W tym, co mówił Krzysztof Szczucki, nasz kandydat z jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości w tym regionie, jest też zawarta wielka miłość do regionu, do tych lokalnych, małych miejscowości, małych ojczyzn polskich, w tym wypadku do Grudziądza, i to też jest bardzo ważne, bo bez takiego podejścia Polska się nie może rozwijać. Jeżeli ktoś mówi, że pieniędzy nie ma, jeżeli ktoś mówi, że gdzieś wszystko jest zakopane i nie można tego zrobić, to niech się nie dotyka spraw publicznych, niech się nie dotyka polskiej polityki. My stawiamy sobie ambitne cele i je realizujemy. W samej kulturze w ostatnich niespełna 8 lat zrealizowaliśmy 7645 inwestycji. 7645 inwestycji, które zmieniają Polskę lokalną, które dostarczają wiele możliwości spędzania czasu i rozwoju indywidualnego dla wielu ludzi, bo to są i biblioteki, to są domy kultury, to są sale koncertowe, to są także zabytki. A na zabytki nasi poprzednicy przeznaczali w programie takim, który ja mam w ministerstwie, 90 milionów. 90 milionów na całą Polskę. Co to jest? My w tej chwili przeznaczamy już 250 plus ten rządowy program, który tutaj właśnie zainwestował już 3,5 miliona, bo ta decyzja jest podjęta, a myśmy tu także z tego resortowego programu inwestowali pieniądze. W tym nowym rządowym to jest ponad 3 miliardy, ale to jest wciąż za mało. Polska musi inwestować w kulturę, jeszcze raz mówię, i w zabytki, stąd mamy już przygotowaną ustawę o Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, gdzie na przykład będziemy przeznaczali duże środki budżetowe na wsparcie miast w rewitalizacji starych kamienic. No, pewnie Grudziądz jako miasto historyczne, zabytkowe też tego potrzebuje, ale potrzebuje tego bardzo wiele polskich miast. Dotychczas ten problem nie był rozwiązany w szerszej skali. My to zrobimy. Zapowiadaliśmy to wielokrotnie i zrobimy to, bo jako polska wspólnota jesteśmy dostatecznie dynamiczni, rozwijamy się najszybciej w Europie, jak Państwo wiecie, w ostatnich latach. Także jeżeli przezwyciężyliśmy pandemię, poradziliśmy sobie ze skutkami wojny na Ukrainie, jesteśmy w stanie to zrobić. Jestem przekonany, że ten projekt także będzie dużym sukcesem. Ja w perspektywie widzę to tak, że tutaj może powstać oddział Muzeum w Malborku. Nasze Muzeum Zamkowe w Malborku to jest potężna, profesjonalna instytucja, która zresztą ma już oddziały. Jeden z tych oddziałów zakładaliśmy kilka lat temu. Właśnie oddziały, które są związane z dawnymi zamkami krzyżackimi, które zresztą, i to zawsze podkreślam, musimy to podkreślać, panie dyrektorze, były zamkami polskimi. Dłużej były polskimi zamkami, tak jak Malbork był zamkiem królewskim ponad 300 lat, niż zamkami krzyżackimi, więc to jest także nasze dziedzictwo, ale nie odżegnujemy się od dziedzictwa tej cywilizacji krzyżackiej. Ona politycznie dla nas była bardzo bolesna, ale to nie znaczy, że mamy krytykować wszystko w czambuł. To jest też dziedzictwo, które jest warte poznania, warte przedstawienia, i ono jest także atrakcyjne poznawczo, atrakcyjne turystycznie. Tutaj chcemy, żeby
to wzgórze zamkowe, no przy takim odbudowaniu, jak mówimy, pewnie jednego skrzydła, reszta będzie uczytelniona, tak jak to się robi w tej chwili współcześnie, żeby turysta mógł tutaj w sposób cywilizowany spędzić czas, poznać przeszłość, a jednocześnie, żeby nie przeinwestowywać w momencie, kiedy nie ma odpowiednich funkcji znalezionych dla danego zabytku. I jak mówię, w oparciu o centrum w Malborku możemy budować także filię i w porozumieniu z miastem, przed chwilą żeśmy rozmawiali z prezydentem, tutaj myślę, że jest dobre zrozumienie, wszyscy mamy ten sam cel. Rozwój Polski, rozwój społeczności lokalnych, rozwój Grudziądza. Dziękuję bardzo. Panie premierze, panie ministrze, szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i pan premier już powiedział właściwie, w jakim charakterze się tutaj znalazłem. Chociaż oczywiście historycznie Grudziądz z Malborkiem kontakty miał i to dość zacne i znaczące. Jestem tu jako wsparcie kompetencyjne. Ten projekt rewitalizacji wzgórza zamkowego w Grudziądzu jest projektem z przyszłością, moim zdaniem. Jestem o tym głęboko przekonany. Historia tego miejsca, no państwo doskonale wiecie, myślę, jaki skarb macie w rękach. To był jeden z najpotężniejszych zamków krzyżackich, jaki zakon posiadał na tym terenie. Nie tylko w walorach estetyczno-krajobrazowych położony na fantastycznym wzniesieniu, ale które oczywiście podnosiło jego wartość obronną. Zbudowany w XIII wieku, w drugiej połowie XIII wieku. To skrzydło południowe, o którym dzisiaj mówimy, to jest bardzo ważna część zamku, ukończona w latach 90. XIII wieku i to było skrzydło najważniejsze, a więc tam znajdowała się kaplica, refektarz, a więc pomieszczenia, które dla krzyżaków było ważne, zwłaszcza kaplica. Kaplice to są serca zamków krzyżackich. Państwo być może wiecie, że jak krzyżacy szli w pole i rozkładali obóz warowny, to zaczynali rozkładanie namiotów od kaplicy właśnie. Potem był wielki marszałek, potem wielki misz. To było wszystko bardzo hierarchicznie, więc centrum każdego zamku, centrum każdego obozu to była kaplica. I odbudowa tego skrzydła ma znaczenie również i w tym kontekście. To jest przywrócenie serca temu miejscu, które jest dzisiaj piękną przestrzenią rekreacyjną, ale powinno być przestrzenią, która będzie mówiła o przeszłości tego miejsca i to nie tylko tej średniowiecznej, ale również i o tej, która zaczęła się tutaj w 1454 roku. Zamek Grudziądzki jako jeden z pierwszych już w lutym 1454 roku, na samym początku wojny 13-letniej, został zajęty przez siły związkowe i właściwie w rękach polskich został do pierwszego rozbioru Prus, z przerwą oczywiście na potop szwedzki, który tutaj naruszył strukturę tegoż zamku. I śmiem twierdzić, że gdyby nie pierwszy rozbiór pruski i podejście Prusaków do tego dziedzictwa, czyli wykorzystanie właściwie materiałów budowlanych, bo państwo też wiecie, że cegła z zamku jest dzisiaj elementem twierdzy Grudziądz, znajduje się w wielu budynkach użyteczności publicznej tutaj na terenie miasta. Gdyby nie to, to i zamek byłby w całości, a i myślę, że i ołtarz grudziądzki, polipty grudziądzki byłby tutaj na miejscu. Tak się niestety nie stało. Ten zamek został rozebrany dokumentnie, tam próbowała nawet małżonka króla pruskiego interweniować, żeby ocalić wieżę zwaną Klimkiem. To się jej częściowo udało, ale potem wycofujący się Wehrmacht w 1945 roku dokonał dzieła, wysadzając tąże wieżę. I starsi z nas pamiętają, co tutaj właściwie się znajdowało. Tej wieży też już po wojnie nie było. Usypano tutaj kopiec, uczyniono przestrzeń rekreacyjną. Myślę, że to miejsce zasługuje na dużo więcej. Ten okres polski, gdzie zamek znajdował się w dobrej kondycji, mamy lustracje, które pozwalają nam to stwierdzić. Był tutaj też miejscem, jak pan premier wspomniał, pobytu królów polskich, przecież i Jagiellonowie z Kazimierzem Jagiellończykiem i Zygmuntem Augustem, Wazowie z Zygmuntem III, Władysławem IV, Jan III Sobieski bywali tutaj, więc miejsce bardzo, bardzo ważne. I ten projekt, który tutaj jest dzisiaj inaugurowany, jest szansą dla miejsca, szansą, aby to wzgórze przemówiło pełnym głosem. My jako Muzeum Zamkowe będziemy wspierać na pewno naszymi kompetencjami, zarówno doświadczeniem inwestycyjnym, jak i konserwatorskim, bo drodzy państwo, to trzeba jednoznacznie powiedzieć, najpierw
trzeba uratować to, co mamy tutaj za plecami i wokół, czyli relikty oryginalnego zamku odsłonięte w wyniku prac archeologicznych i pozostawione tutaj w takiej ekspozycji zewnętrznej. Niestety odsłonięto również to, co zazwyczaj znajdowało się pod ziemią, czyli fundamenty, które nie są przygotowane do ekspozycji zewnętrznej, co powoduje gigantyczną destrukcję, więc potrzebne są badania najpierw, a potem prace konserwatorskie, które zabezpieczą te relikty, na bazie których możemy budować, i my tutaj bardzo będziemy w to kompetencyjnie wchodzić, temu pomagać, temu patronować, jeżeli będziemy mieli takie zadanie od pana premiera, aby ten proces wesprzeć. Od razu tutaj pan minister, prezes Szczucki mówił o tym, żeby od razu kierował słowa do krytyków. Ja też powiem, drodzy państwo, jest jeden z takich mitów, o których zazwyczaj przy takich okazjach mówię. Nie ma czegoś takiego jak trwała ruina. Każdy zabytek zostawiony na działanie z czynników zewnętrznych prędzej czy później ulegnie degradacji. Oczywiście możemy wybrać taką drogę, ale wydaje mi się, że troszkę szkoda, więc to miejsce potrzebuje rewitalizacji, zagospodarowania, a w jakiej formie, o tym zdecyduje tutaj pewnie konkurs architektoniczny, pewne działania, którym będziemy bardzo kibicować. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, moje hasło wyborcze to skuteczny dla regionu i ta nasza dzisiejsza zapowiedź, deklaracja pana premiera Piotra Glińskiego, pana dyrektora profesora Janusza Trupindy właśnie potwierdzają te deklaracje, te słowa, że mogę być, że jestem skuteczny. Proszę państwa, jeszcze wiele przedsięwzięć, wiele planów dla Grudziądza, dla całego regionu, tej części województwa kujawsko-pomorskiego, więc zapraszam państwa do śledzenia moich poczynań, zapraszam na kolejne konferencje prasowe i kolejne briefingi. Bardzo państwu dziękuję za przybycie, dziękuję panom za odwiedzenie Grudziądza. Dziękuję bardzo.